Zdarzają się całkiem, nawet nierzadko, pacjenci bardzo zaniedbani stomatologicznie. Pacjenci, którzy zgłaszają się dopiero wtedy, gdy problemem jest żucie pokarmów, kiedy bardzo niewyraźnie mówią, kiedy mają bóle, które uniemożliwiają im jakąś normalną egzystencję. I tego typu przykładem jest tutaj nasz pacjent, który zgłosił się wtedy, gdy odłamała mu się jedynka, już zupełnie pozostał tylko korzeń. Nie był w stanie już żuć, dlatego że zęby były już ruchome, dolne zęby go bolały i de facto zmotywowało go to dopiero do jakichś działań, do podjęcia leczenia. Na pierwszy rzut oka, jak patrzymy na tego typu zęby, to myślimy, ok, to wszystko jest do usunięcia, tu się nic nie da uratować. Jednak po badaniu tomograficznym i po badaniu w jamie ustnej, postanowiłam jednak podjąć wyzwanie i uratować te zęby pacjenta, które mają stabilne korzenie, które będzie można zrekonstruować. I tak naprawdę z tych wszystkich zębów byliśmy w stanie uratować aż 10 zębów. Na tym zdjęciu już widzimy bardzo fajną odbudowę dolnych zębów. Jest to zrobione materiałem kompozytowym, czyli materiałem do wykonywania wypełnień. I dzięki temu kompozytowi zrobiliśmy nie tylko samo leczenie, ale również estetyczną nadbudowę. Wyrównaliśmy tej płaszczyznę, linię zgryzową, zamknęliśmy szpary. U góry udało nam się odratować dwa zęby, na które zostały wykonane korony porcelanowe. Oczywiście nie załatwia nam to jeszcze problemu gryzienia. Na razie mamy odratowanych 10 zębów i pacjent de facto już jest przeszczęśliwy, ponieważ był przekonany, że będzie musiał usunąć wszystkie te zęby i że będzie trzeba wykonać dwie całkowite protezy. Natomiast wykonaliśmy właściwie dwie protezy, ale przy zachowaniu tych własnych zębów powoduje to, że pacjent może dużo stabilniej gryźć, że ma większe czucie podczas gryzienia. Górna proteza jest protezą akrylową, dostosowaliśmy kształt zębów do jego fizjonomii. Na dole jest wykonana proteza też uzupełniająca te braki boczne, proteza szkieletowa. W takim ujęciu, jak patrzymy, są widoczne klamry, natomiast w momencie, kiedy pacjent się uśmiecha, kompletnie tego nie widać. Więc właściwie te elementy retencyjne tych protez tutaj nie odgrywają jakby estetycznej roli, czy nie zaburzają tej estetyki, dlatego że po prostu przy tym pełnym nawet uśmiechu one są niewidoczne. Pacjent odzyskał możliwość gryzienia pokarmów, dużo lepiej mu się mówi, jest estetycznie oczywiście bardzo zadowolony, od dawna nie miał tak ładnych zębów i tak naprawdę, jeżeli porównamy tą sytuację wyjściową z tą sytuacją, którą osiągnęliśmy po wyleczeniu pacjenta, to widzimy, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa praca. Czy istniała inna opcja leczenia? Tak, mogliśmy te wszystkie zęby pousuwać, wszczepić implanty i w szczęce, i w żuchwie i wykonać na tym uzupełnienia, czy ruchome na implantach, czyli w postaci protez, lub uzupełnienia stałe, czyli na przykład mosty. Oczywiście ta opcja byłaby opcją, która trwa dużo dłużej, około trzeba liczyć między 4 a 6 miesięcy i oczywiście byłaby dużo bardziej kosztowna. Pacjent przeszczęśliwy w przeciągu około 1,5 miesiąca został wyleczony w ten sposób.